Cześć! Co dzisiaj będziemy dla Was mieli w odcinku, w kolejnym odcinku, co jest w środku? Gra Pytania od Czapy, wydana przez Rebel. Wydana przez Rebel, ale napisana przez Blue Orange. Niebieska pomarańcza zawsze spoko. Co będzie w środku? W środku znajdziemy 120 kart, 360 pytań. Może grać nawet 8 graczy i muszą mieć 18+, ponieważ 33% tych pytań jest niestety bez cenzury. Zaglądamy? Mamy tutaj gostka z mózgiem w ręku, ze skrzydłami muchy. Nie ma złych odpowiedzi, są tylko pytania od Czapy. Jest jakiś tam instrukcją w takiej ciekawej formie, innej niż zawsze. Jest jakaś graficzka. Są woreczki. A w woreczkach. Serduszka. Tych serduszek używamy do oznaczania odpowiedzi naszych graczy, współgraczy. A to są najprawdopodobniej znaczniki gracza. Każdy ma swój kolor, żeby nic się nie pomyliło. Mamy też dwie tubki. Takie tutki z papieru. No i zobaczymy, co to się z nimi będzie działo. I wreszcie normalne folijki, które można ściągnąć. Proszę bardzo. Udało się. I to są pytania. Pytania, pytania, dużo pytań. Pierwsze lepsze, zobaczymy. Możesz się pozbyć swojej jednej wady. Co by to było? I o co w tej grze chodzi? To są też pytania? Też są pytania. Chodzi o to, żeby sobie... Tu jeszcze więcej znaczników, zaraz będziemy czytać, no to bo nie chcę Was wprowadzić w błąd. Chodzi o to, że osoba, która zadaje pytanie, powiedzmy jest nas 8 osób, jedna z tych osób zadaje pytanie, chowa sobie te tutaj tutki od Czapy. Pytanie jest od Czapy albo spoko, znaczy odpowiedź, nie pytanie. Ponieważ my zadajemy pytanie właśnie z tych kart, te tutki sobie ustawiamy w ten sposób, czyli się zasłaniamy, żeby nikt nie wiedział, gdzie będziemy wrzucać serduszka. Serduszko jest to nasza ocena pytania, które zadaliśmy. Czyli ja na przykład zadaję, jak brzmi pytanie, na które wolisz nie odpowiadać. Każdy rzuca swoją odpowiedź i na przykład ja sobie myślę, że ta odpowiedź gracza zielonego jest od Czapy, nie, nie, nie. A ta, która odpowiedział biały, jest całkiem spoko. Ostatnia osoba, która odpowiada na pytanie, decyduje, w której tutce wylądowało jego serduszko i tą właśnie tutkę sobie wybiera. Czyli na przykład wybiera tutkę, w której było białe, fioletowe i czarne serduszko. I ci gracze, którzy właśnie mieli te kolory, mogą przesunąć swój pionek i zdobyć punkt. Kto zdobędzie najwięcej, ten pewnie wygrywa, jak to zazwyczaj w każdej grze. Więc tak, pytania, pytania. To możemy sobie chyba schować tutaj, żeby nam ułatwiło trochę grę. I tu sobie możemy wsadzić te nasze pytania, które będziemy losować. Ale mogą też leżeć na stole, myślę, że to nie ma najmniejszego problemu. I teraz mały update, ponieważ była pomyłka. Te cuda to są pionki graczy, które sobie tutaj ustawiają na początku na kanapowcu. To jest pan kanapowiec, który raczej nie jest zbyt wesoły. Powiedzmy, że jest na tyle. Tutaj mamy te tubki, jak już było mówione. A to są znaczniki gracza po prostu. Żeby było wiadomo, kto ma który kolor. I każdy z graczy sobie stawia przed sobą taki pioneczek. I powiedzmy, że udało mi się wylosować tą tutkę, w której na przykład było również moje serduszko, czyli różowe. Czyli przesuwam swój pionek o jedno do przodu. I tak robimy ciach, 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 ciach po kolei, aż dojdziemy właśnie do gostka ze skrzydłami z mózgiem na ręce. Nie wiemy, co to oznacza. Na pewno coś ciekawego. Jesteśmy wtedy spoko. Nie jesteśmy nudni, tylko mamy fajne odpowiedzi na ciekawe bądź mniej pytania. Jeszcze raz Wam pokażę, jak te pytania wyglądają. Proste graficzki, czytelne wszystko. Całkiem przyjemne. Jest to również gra imprezowa. Jak widać, można się pośmiać, można udzielać bardzo różnych śmiesznych bądź nieśmiesznych informacji, odpowiedzi na pytania. Możemy dać się poznać, możemy się świetnie bawić przy tym, także jak najbardziej spróbujcie. Polecam Wam serdecznie. Pozdrawiam.